W pierwszym zadaniu kluczowy jest związek między błędem względnym a błędem bezwzględnym. Otóż dzielimy ten błąd bezwzględny przez dokładną wartość liczby, czyli przez a, na razie zapiszmy, to mnożymy przez 100% i już wiemy, że dostaniemy 4%. 4%. Cóż, to zobaczmy, co będzie. Tutaj mamy bb dzielone przez a, czyli mnożone przez odwrotność tego a, czyli mnożone przez 4 i dzielone przez 25. To mnożymy przez 100%, będzie skracanie i dostaniemy 4%. 100 dzielone przez 25 to właśnie jest 4. To zapiszmy, mamy bb razy ta pierwsza czwórka, razy ta druga czwórka po skróceniu, po podzieleniu 4%. No to już wiem, co będzie, bo to musi być jedynka. 4% to 4%. W takim razie ten błąd bezwzględny to musi być 1/4, 0,25. Odpowiedź jest w punkcie B, nie było tak źle. W zadaniu drugim liczba odwrotna do podanej liczby to taka liczba, która pomnożona przez tę liczbę daje jedynkę. Tak samo jak tutaj ta 1/4 pomnożona przez czwórkę dała jedynkę. Więc albo zabieramy się za wyznaczenie takiej oto liczby, 1 podzielić przez 3 minus 2 pierwiastki z 2. Tutaj pozbywamy się niewymierności z mianownika i do czegoś dochodzimy. Albo testujemy te liczby po kolei, mnożąc tę liczbę przez sprawdzaną liczbę. No to zobaczmy, co się stanie, jak podstawimy liczbę z punktu pierwszego, z punktu A. Mamy daną liczbę 3 minus 2 pierwiastki z 2. Co mnożymy przez testowaną liczbę 3 plus 2 pierwiastki z 2. Klasyczne a minus b pomnożone przez a plus b. Zatem korzystamy z klasycznego wzoru skróconego mnożenia. Będziemy osobno podnosić do kwadratu te dwie liczby, a między nimi będzie znak minus. Czyli tak, nawias niepotrzebny, ale niech będzie 3 do kwadratu minus, tutaj nawias jak najbardziej potrzebny, bo podnosimy w całości do kwadratu. 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, to by dawało 3 do kwadratu, 9, minus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, to będzie oczywiście 8, 2 do kwadratu to jest 4 razy 2, 8, no i wyszło 9 minus 8, to jest jedynka, od razu trafiliśmy. Dla treningu można spróbować jeszcze pomnożyć podaną liczbę przez pozostałe propozycje i sprawdzić, że nie dostaniemy tej jedynki. W zadaniu trzecim czeka nas taka dosyć podstawowa zabawa z potęgami, własności potęg. Przy mnożeniu potęg o takich samych podstawach to my wykładniki dodajemy. Dostaniemy potęgę, w której wykładniku będzie suma tamtych wykładników. No i jeszcze zapiszmy tutaj cierpliwie, co było. Było x do minus drugiej w mianowniku, więc dzielimy. No to druga sprawa. Przy dzieleniu potęg o takich samych podstawach my będziemy odejmować wykładniki. Początkowo mamy tutaj sumę, czyli 2,5. Teraz odejmujemy minus, ale odejmujemy minus dwójkę, więc jednak dodajemy dwójkę, co by dawało x do potęgi 4,5. Widać takie coś blisko w punkcie D. W kolejnym zadaniu będziemy ten logarytm zapisywać za pomocą takiego logarytmu, za pomocą p. I nie widać już poza tym p żadnego innego logarytmu. Cóż, zobaczmy. Mamy logarytm 36 przy podstawie 3. Potrzebujemy dwójek tutaj, jak najwięcej. 36 to będzie, to jest 9 razy 4. Czyli mam logarytm przy podstawie 3 i zapisujemy 4. Czyli 2 do potęgi drugiej pomnożone przez 9, czyli przez 3 do potęgi drugiej. Czemu tak? Bo ważne są dwójki przez to i ważne są trójki przez to. Teraz korzystamy ze znanej własności logarytmu. Jak mamy logarytm iloczynu, to się da zamienić na sumę tych dwóch logarytmów, tych dwóch czynników, czyli przede wszystkim logarytmujemy 2 do potęgi drugiej i teraz, uwaga, dodajemy do tego logarytm przy tej samej podstawie 3 drugiego czynnika, czyli 3 do kwadratu.
kwadratu. No i teraz to już łatwo. Chociaż korzystamy z kolejnej ciekawej własności. Trzeba te własności znać. Tę dwójkę możemy tutaj wyprowadzić na zewnątrz. To będzie dwa razy ten logarytm, który już możemy zapisać jako p. A tutaj tę dwójkę możemy wyprowadzić podobnie na zewnątrz i dostaniemy logarytm trójki przy podstawie 3. Czyli z definicji logarytmu to jest jedynka. Trójkę należy podnieść do pierwszej potęgi, aby dostać trójkę. Zresztą od razu widać, że to jest 2, bo 3 do drugiej daje właśnie 3 do drugiej. Także nie musimy nawet tej dwójki wyprowadzać i mnożyć przez jedynkę. Od razu widać, że to jest równe 2. W każdym razie odpowiedź jest w punkcie C. No nie było to takie zupełnie oczywiste. Zadanie piąte jest dosyć odstraszające, ale przede wszystkim liczy się czytanie ze zrozumieniem. My mamy wyznaczyć podatek od takiej kwoty, która, uwaga, jest mniejsza od podanej tutaj liczby, do tej liczby, czyli to jest ten wiersz. Natomiast dolny wiersz dotyczy kwot większych, gdybyśmy zarabiali powyżej tej kwoty. No to ta liczba występująca w punkcie D już od razu eliminuje punkt D. No i teraz spokojnie zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jak obliczamy ten podatek? To jest 18% z tej kwoty minus kwota zmniejszająca obliczony przed chwileczką podatek o jakąś tam kwotę. No to po kolei w punkcie A mamy 0,18k, czyli to jest 18% k i od tego jeszcze odejmujemy coś. To jest wyznaczony podatek, który pomniejszamy. No dobrze, to jest dokładnie ten minus, to jest to zmniejszanie, to jest dokładnie to, co w punkcie A. Jeszcze rzućmy okiem na punkt B. Tutaj kwoty K w ogóle nie ruszamy i od tego coś tam odejmujemy, jakieś procenty z tej ulgi, no to byłoby fajne. Podatek, który jest równy tej kwocie, ewentualnie lekko tylko pomniejszonej. No bzdura totalna, bardzo duży podatek. W punkcie C też mamy ogromny podatek, ponieważ my bierzemy tutaj 82% naszej kwoty, no i dostaniemy jeszcze lekką ulgę, także brr, absolutnie takie podatki. W punkcie A i tak już jest, uważam, bardzo duży ten podatek. W zadaniu szóstym mamy nie tyle rozwiązać nierówność, co wskazać liczbę, która spełnia tę nierówność, czyli liczbę, która należy do zbioru rozwiązań. To po co mam wyznaczać cały zbiór rozwiązań, jak po prostu mogę po kolei podstawiać i testować? Tak obstawiałbym, żeby zacząć od tej drugiej strony mimo wszystko. No to zaczynamy od dziesiątki. Sprawdzamy dziesiątkę. 2 minus 10 podnosimy do kwadratu, odejmujemy dziewiątkę. I podobno to jest mniejsze od, uwaga, tu jest 10 minus 3, to może od razu już napiszmy, 7 razy 13. 2 minus 10 to jest minus 8 do kwadratu, to jest 64. 64 minus 9 podobno jest mniejsze, 7 razy 13, 70. I jeszcze 21, czyli 91, no tak, no zgadza się przecież, na pewno, bo to jest mniej niż 64, a tu jest więcej. Także no cóż, no po co mam sprawdzać pozostałe liczby, skoro D jest dobre? Nie może być tak, że są dwie odpowiedzi dobre. Równanie z zadania siódmego jest bardzo proste, ponieważ po lewej stronie jest iloczyn, a po prawej stronie jest 0. Taka sytuacja oznacza, że któryś z tych czynników powinien być równy 0, aby uzyskać 0, więc to może być wprost x równe 0, lub też to może być ten drugi czynnik, tak przynajmniej na początku się może wydawać, czyli x do kwadratu plus 1 może być równe 0, czyli samo x do kwadratu musiałoby być równe minus 1. No ale to jest niemożliwe, bo x do kwadratu jest przecież większe lub równe 0, przynajmniej w obrębie liczb rzeczywistych, a tutaj wszędzie mamy właśnie zastrzeżenie. No to nie, to jest równanie sprzeczne, i tutaj nie da się uzyskać zera. Natomiast jeszcze mamy trzecią możliwość, czyli x do potęgi trzeciej. Tutaj musiałbym wstawić minus ósemkę, aby po dodaniu ósemki dało 0. Czyli samo x do potęgi trzeciej to jest minus ósemka, zatem x to będzie
pierwiastek trzeciego stopnia z minus ósemki. No i to oczywiście daje się elegancko wyliczyć, to jest przecież minus dwójka. Pamiętajmy, że minusy mogą występować pod pierwiastkami stopni nieparzystych. Mamy zatem jedno rozwiązanie, tutaj nie ma żadnego i tutaj mamy jeszcze jedno, drugie rozwiązanie. Jedno, dwa rozwiązania rzeczywiste. Jeszcze zobaczmy, 3 i 4. No oczywiście, że 2. Do wykresu funkcji liniowej należą takie punkty, więc może zajmijmy się po prostu prostą L. I zobaczmy, tak na takim prostym obrazku, czy przypadkiem nie da się rozwiązać zadania, obserwując, jak zachowuje się ta prosta. Oś x-ów, oś y-ów, uwaga, 4, 0. Takie jednostki tutaj na oko zupełnie. I 0, 2, czyli tutaj na osi y. Połączmy te punkty też tak mniej więcej. Mamy prostą L, która opada. Na pewno współczynnik kierunkowy jest ujemny. Zobaczmy, czy przypadkiem nie da się od razu wskazać punktu. Punkt D, tu jest czwórka, tutaj mamy minus dwunastkę, no to tak czwórkami. Minus 4, minus 8 i minus 12. Mniej więcej tutaj jest minus 12. No ale druga współrzędna punktu D jest ujemna, czyli ten punkt leży na dole. No nie da rady. To nie może być punkt D. Przechodzimy do punktu C. Również minus 12. I uwaga, 28. To tak, tutaj mamy 12 jednostek od osi Y. I teraz 28 jednostek to jest dwa razy więcej, dwa razy dalej od osi X-ów, niż mamy od osi Y-ów, gdzieś dosyć wysoko. Na pewno nie. Punkt B ma pierwszą współrzędną równą 12, czyli w prawo. 4, 8 i 12 powiedzmy tutaj. I druga współrzędna jest równa minus 4. No tak wygląda dosyć kusząco, chociaż wydaje się, że to minus 4 będzie nieco wyżej. Ale zobaczmy punkt A. To jest to samo 12 jako pierwsza współrzędna i zaledwie minus 2, czyli bardzo blisko osi x-ów. Na pewno nie. Także proszę zobaczyć, udało mi się wskazać rozwiązanie bez żadnych obliczeń, analizując bardzo pobieżnie sporządzony wykres. Gdybym to pisał na maturze, to już bym poszedł do drugiego zadania, ale teraz jednak sprawdzimy w inny sposób ten punkt B. Mianowicie wyznaczymy szybciutko równanie, a właściwie odczytamy równanie prostej L z obrazka. Niech ten obrazek nam się jeszcze jakoś przyda. Mamy tutaj współczynnik kierunkowy. Na prostej zasadzie pion dzielony przez poziom. Nawet nie patrzmy na znaki, bo to musi być współczynnik ujemny przy prostej, która opada. I tutaj mamy różnicę pionową równą 2 i różnicę poziomą równą 4. No tu 2, a tu 4. Czyli minus 1 druga. To by dawało następujące równanie. Tutaj mamy B. Pamiętajmy, że punkt przecięcia prostej z osią Y to jest to B występujące w równaniu. Y równa się AX plus B. Właśnie występujące tutaj na końcu. A mamy B. Mamy także równanie prostej L. To jest równanie takie. Y równa się minus 1 druga X plus dwójka. Ta dwójka. No i teraz sprawdzamy ten punkt, podstawiamy za x 12, podstawiamy za y minus 4. Minus 4 tutaj, to jest minus 1 druga razy 12 w miejsce x plus 2. Minus 1 druga razy 12 to będzie minus 6. Minus 6 plus 2 to jest minus 4, także zgadza się. W zadaniu 9 mamy przeanalizować rysunek pod kątem największej wartości tej funkcji i wskazać argument. Największa wartość, no tutaj to będzie ta czwórka. Ona jest osiągalna przez ten punkt, bo oczywiście taki symbol oznacza, że mamy tutaj puste kółeczko, okrąg, czyli tego punktu nie ma na wykresie, ale ta kropa oznacza, że tu jest punkt z wykresu, czyli mamy czwórkę. I za czwórkę odpowiada ewidentnie argument x równy 3. Także banalne zadanie, odpowiedź w punkcie C. Zadanie 10 sprawdza dwie rzeczy. Po pierwsze, czy my wiemy, co to jest miejsce zerowe, a to jest taka liczba, która po podstawieniu pod argument do wzoru funkcji w miejsce x
spowoduje, że dostaniemy właśnie wartość 0, miejsce zerowe. A druga sprawa to, czy umiemy liczyć, no bo to f od minus dwójki to jest z drugiej strony minus 1 druga razy, uwaga, x do kwadratu, czyli minus dwójka, no musi być w nawiasie do kwadratu, wiadomo. Następnie jest dodać x, dodać minus 2, no to od razu minus 2 plus wyraz wolny c. To by dawało, tutaj będzie 4, czyli powoli, minus 1 druga razy 4 minus 2 plus c. 1 druga razy 4 to jest po prostu 2, no ale czeka ten minus, więc dostaniemy minus 2, teraz przepisujemy minus 2 plus c, co ostatecznie daje minus 4 plus c i my wiemy, że to jest cały czas równe 0, czyli c to będzie po prostu 4. C jest równe 4. Taka odpowiedź jest w punkcie A. W zadaniu 11 albo coś wiemy na temat postaci kanonicznej, czyli takiego wzoru y równa się a razy x minus p, pierwsza współrzędna wierzchołka. I to jest do kwadratu plus druga współrzędna wierzchołka q. I umiemy analizować tego typu zapisy pod kątem właśnie wyglądu wykresu. Albo umiemy analizować takie wyrażenia pod kątem wartości. To są tutaj jakieś kwadraty. To się da bardzo prosto przeanalizować, nawet jak nie rozumiemy, co to jest postać kanoniczna funkcji kwadratowej. A z postacią kanoniczną jest tak, że skoro mamy najmniejszą wartość równą 2, to już od razu wiemy, że a jest dodatnie, bo wykresem musi być parabola z ramionami skierowanymi ku górze. No, gdyby była taka, to nie mielibyśmy najmniejszej wartości, bo te ramiona opadają w nieskończoność, w minus nieskończoność. Więc mamy uśmiechniętą parabolkę, której wierzchołek jest zawieszony na wysokości, uwaga, 2. Ale druga współrzędna wierzchołka to jest liczba dopisana na końcu, czyli q. Dokładnie taka liczba, jaką tutaj widzimy. Więc mamy tutaj dwie informacje. Na początku musi być plus, a na końcu musi być dodać 2, też plus z dwójką. No tutaj mamy minus, więc nie. Tutaj mamy plus, ale tu jest minus, więc nie. Tutaj mamy plus przed x i plus 2 na końcu, czyli to musi być c. Jeszcze zobaczmy, tutaj mamy ujemny współczynnik a, czyli smutną parabolkę, to też nie. To jeszcze rzućmy okiem na to wyrażenie zupełnie nie pod kątem postaci kanonicznej, tylko pod kątem zwykłej analizy liczb, gdy mamy takie obliczenia. Do dwójki dodajemy tutaj 2 pomnożone przez x minus 1 zamknięte w nawiasie podniesione do kwadratu. No i tak, x minus 1 podniesione do kwadratu musi być większe lub równe 0, bo podnosimy do kwadratu. Ponieważ mnożymy to przez 2, no to nadal mamy coś, co jest większe bądź równe 0. I do dwójki właśnie coś istotnie dodajemy albo nie ruszamy, gdy to jest równe 0. Także całość faktycznie musi być większa bądź równa tej dwójce, nie tej, tylko tej. I to mamy właśnie dokładnie tutaj napisane. Gdyby zadanie 12 było otwarte, no to wówczas należałoby posłużyć się definicją ciągu arytmetycznego, czyli badać te ciągi pod kątem stałej różnicy między sąsiednimi wyrazami. Ale ponieważ to jest zadanie zamknięte, więc ja po prostu mogę wykorzystać pewną podstawową, elementarną i bardzo pożyteczną wiedzę, mianowicie ciąg arytmetyczny to po prostu taka funkcja liniowa, tylko że zamiast y mamy an, zamiast współczynnika kierunkowego a to my mamy stałą różnicę ciągu, zamiast tego x, tego argumentu rzeczywistego mamy numer wyrazu ciągu n, no i tylko to b może być po prostu przepisane. To jest wzór takiego ogólnego ciągu arytmetycznego. No i patrzymy, no gdzie? Tutaj mamy n w mianowniku, funkcja wymierna, której wykresem jest hiperbola, absolutnie nie.
Tutaj mamy funkcję wykładniczą. Tak na marginesie to będzie ciąg geometryczny, nie arytmetyczny. Tutaj to my mamy funkcję kwadratową, której wykresem będzie parabola, także wykresem tego ciągu będą punkty leżące na prawej gałązce paraboli. Odpada. No a tutaj mamy elegancki ciąg arytmetyczny. Te punkty, które są wykresem tego ciągu, leżą na prostej, czyli faktycznie wznoszą się na zasadzie 1 w prawo, 2 w górę, czyli o 2 więcej, za każdym razem mamy przejście na zasadzie 1 w prawo, 2 w górę, także faktycznie różnicą jest ta dwójka. W ciągu geometrycznym to my przechodzimy z wyrazu, powiedzmy, poprzedniego do wyrazu następnego, mnożąc ten wyraz poprzedni przez stały iloraz Q. To jest pierwszy wyraz, to jest drugi, teraz przechodzimy do trzeciego i do czwartego. Mamy tutaj napisane, że ten czwarty wyraz stanowi 0,64, takie 64% drugiego wyrazu, czyli mamy tutaj pomnożenie przez, no właśnie, 0,64. Tymczasem mamy tutaj pomnożenie przez Q po raz pierwszy i pomnożenie przez Q po raz drugi, czyli mnożymy jednocześnie przez Q do kwadratu. No i to jest równe, także to jest klucz do tego zadania. Q do kwadratu jest równe 64 setne, co po spierwiastkowaniu formalnie to nam daje Q równe plus minus, są dwie takie liczby, których kwadrat daje 64 setne plus minus 8 dziesiątych. Tylko że nasz ciąg ma wyrazy dodatnie, to znaczy, że ujemne Q pomijamy, jest niemożliwe. Więc to nasze Q to będzie plus 8 dziesiątych. Tutaj mamy liczby po skróceniu. Skracamy przez 2. Q to będzie 4 piąte. No i taki wynik jest w punkcie C. Kosinus kąta 120 stopni możemy łatwo uzyskać nawet z dwóch wzorów redukcyjnych. Ale ja pokażę rozwiązanie według mnie bardziej elementarne, które bazuje wyłącznie na definicji kosinusa z rysunku. Po prostu posłużymy się odpowiednim rysunkiem. Zaczynamy rysować kąt zawsze od tej dodatniej półosi x-ów. No i skoro to ma być 120 stopni, to tutaj do końca, do 180 stopni, brakuje mi, uwaga, znanego wszystkim kąta 60 stopni. A tu jest kąt, którego kosinus wyznaczamy, czyli 120 stopni. I teraz zgodnie z definicją będzie potrzebna długość promienia wodzącego. Może to nieco wydłużmy. I jeszcze pierwsza współrzędna tego punktu. X-owa współrzędna, czyli ta liczba. No a druga współrzędna też ją zapiszemy, ale nie będzie potrzebna. Uwaga, przyjmujemy tutaj oczywiście dwójkę. Wówczas długość tego odcinka to jest jedynka, ale to oznacza, że pierwsza współrzędna tego punktu leży w odległości 1 od zera, ale po tej stronie ujemnej to będzie właśnie minus jedynka. Jeszcze może zapiszmy drugą współrzędną, to będzie pierwiastek z trójki oczywiście. Przecież mamy tutaj znany wszystkim trójkąt 1, pierwiastek z trójki i 2. To jest połowa trójkąta równobocznego o boku długości 2. Tak zwany trójkąt charakterystyczny. Tutaj mamy 30 stopni. Także druga współrzędna to jest pierwiastek z trójki. No ale do kosinusa to potrzebujemy właśnie tych dwóch liczb. Także kosinus kąta 120 stopni zgodnie z definicją to jest x dzielone przez r, czyli minus 1 dzielone przez 2, minus 1 druga. Tak na marginesie od razu wiadomo było, że kosinus kąta rozwartego jest ujemny, czyli te dwie odpowiedzi od razu są złe. W zadaniu 15 wyznaczmy kosinusa. Przede wszystkim zobaczmy, co to jest kosinus tego kąta. Wystarczy podzielić obie strony przez 4 i dostaniemy 1 czwartą, czyli 0,25. Teraz zaglądamy na ostatnią stronę do wybranych wzorów matematycznych i szukamy takiej wartości kosinusa. Mamy taką liczbę, właściwie dwie są podejrzane, bo to jest 0,2419 i 0,2588, gdzieś pomiędzy. Ale uwaga,
Mamy tutaj cosinus, czyli oznaczenie kąta to nie jest alfa, lecz beta. W tej sytuacji szukamy kąta w tej prawej kolumnie i to będzie kąt pomiędzy 75 a 76 stopni. W każdym razie na pewno więcej niż 60 stopni. Zadanie 16 nie jest specjalnie sympatyczne, no bo tak, z tego A i B to my wyznaczymy długość boku rombu, a osobna sprawa to jak wyznaczyć pole. My nie wiemy, jak ten rąb wygląda, chociaż mamy punkty A i B, to nie mamy pojęcia, jak dorysować pozostałe wierzchołki. Ale to nie przeszkadza, aby podać wzór na pole rombu, właściwie pole dowolnego równoległoboku, jeśli tylko znamy boki, długości boków i znamy kąt między tymi bokami. Wzór na pole jest następujący. Pole rombu, ogólniej równoległoboku, to jest A razy B, czyli u nas A do kwadratu, razy, uwaga, sinus kąta alfa zawartego między tymi bokami o długości A w naszym przypadku. I to jest równe 30. Teraz spójrzmy na te współrzędne i wyznaczmy A. A to jest długość odcinka AB. No i wprost ze znanego wzoru będzie taki dłuższy pierwiastek. W pierwszym nawiasie będziemy odejmować x. Może od prawej do lewej polecimy. 1 minus minus 1, a zapiszmy 1 minus minus 1, więc jednak plus 1 do kwadratu. Do tego dodajemy odpowiedni kwadrat tutaj różnicy y-ów. Konsekwentnie od minus 2 odejmujemy 4, minus 2 minus 4, uwaga na te znaki. To by dawało w pierwszym nawiasie 2, 2 do kwadratu to 4. W drugim nawiasie dostaniemy minus 6 do kwadratu, czyli jednak plus 36. Zatem pierwiastek z 40. Nie warto już nic więcej robić, ponieważ my potrzebujemy a do kwadratu, czyli jednak liczbę spod pierwiastka. Podnosimy pierwiastek z 40 do kwadratu i dostaniemy 40. 40 razy sinus kąta alfa to jest 30, no więc po podzieleniu przez 40 dostaniemy 30 czterdziestych, czyli 3 czwarte. Odpowiedź jest w punkcie A. Na początek rzućmy okiem na rysunek i zauważmy, że ten kąt 36 stopni taki dosyć przekonujący jest na tym rysunku. To by oznaczało, że tutaj mamy tak na oko nieco mniej niż 60 stopni, więc z samego rysunku to ja bym wskazał punkt C. Ale teraz oczywiście wyznaczymy to porządnie, nie tak na oko. Mamy tutaj kąt 36 stopni jako kąt wpisany, oparty na łuku CB. Na tym samym łuku opiera się kąt przy wierzchołku A, również kąt wpisany. Wszystkie kąty wpisane oparte na tym samym łuku mają takie same miary, więc tutaj też mamy 36 stopni. No i teraz kolejna prosta uwaga. Odcinek AC to jest średnica okręgu opisanego na trójkącie ABC. Ten odcinek jest z jednej strony średnicą okręgu, a z drugiej strony bokiem w tym trójkącie. W takiej sytuacji tutaj na pewno jest kąt prosty. Jak nie znamy tego twierdzenia, to zawsze możemy do tego dojść na piechotę, bo na łuku AC to mamy tutaj oparty kąt środkowy o mierze 180 stopni. No i wówczas ten kąt wpisany, również oparty na łuku AC, ma miarę dwukrotnie mniejszą, czyli 180 stopni dzielimy na 2, 90 stopni. Teraz to już łatwizna, bo ten kąt razem z tym, no i z tym dają 180 stopni, więc ten z tym dają 90 stopni. No faktycznie 54 stopnie. Po dodaniu 36 dostaniemy 90. Uwaga na zadanie 18, bo pięknie potrafi wyprowadzić na manowce. Kto zamiast pomyśleć, zacznie szukać wzorów wybranych w wzorach matematycznych, natknie się na taki wzorek. No jeszcze się pewnie ucieszy, że znamy długość jednej z dwóch przekątnych i zabierze się za wyznaczanie długości drugiej przekątnej, po to, aby podstawić do wzoru. No ale uwaga, to jest zadanie za jeden punkt, a ta robota wcale nie jest taka łatwa. Ona oczywiście jest do zrobienia. Tymczasem istnieje pięknie proste rozwiązanie. Zauważamy, że tutaj mamy kąt prosty, to jest styczna, a to jest promień.
i zauważamy, że mamy bardzo dobrze znaną trójkę pitagorejską. Tu oczywiście jest dwunastka. Chodzi o trójkę 5, 12 właśnie i 13. Druga trójka w kolejce, pierwsza wszystkim znana, to jest 3, 4, 5. No i jeszcze warto znać tak na marginesie trzecią, kolejną, 8, 15 i 17. Takie rzeczy możemy stosować bez obliczeń, jeśli tylko pamiętamy te liczby. No ale oczywiście zawsze można to wyznaczyć z twierdzenia Pitagorasa. To teraz uwaga, skoro już mamy długości dwóch przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym, to bez problemu możemy obliczyć pole tego trójkąta. Ale po co liczyć pole z tą jedną drugą, skoro my zaraz będziemy podwajać to pole? Bo przecież nasz deltoid składa się z dwóch identycznych trójkątów. Także wystarczy pomnożyć 5 przez 12 i to jest pole naszego deltoidu. W zadaniu 19 rządzi podstawowa zasada, mianowicie punkt leży na prostej, czy ogólnie na wykresie pewnego równania, wtedy i tylko wtedy, gdy współrzędne tego punktu podstawione w miejsce x i w miejsce y zamieniają równanie w tożsamość. Dostaniemy lewą stronę równą prawej stronie, no i to pozwoli nam wyznaczyć a. Podstawiamy. Mamy minus jedynkę zamiast x, potem dodajemy do tego jedną drugą pomnożoną, uwaga, przez minus dwójkę, więc zapisujemy minus dwójkę w nawiasie, do tego dodajemy a i powinno wyjść 0. To jest minus 1, 1 druga razy 2 to jest jedynka, ale mamy znak minus, więc ponownie minus 1, 2 minus jedynki to dają minus 2. Do tego dodajemy a, no i ponoć ma to być równe 0. To by oznaczało, że a jest równe 2. Taka odpowiedź jest w punkcie C. Jeszcze zawsze można sprawdzić, podstawić tutaj dwójkę i jeszcze raz przeliczyć, czy dostaniemy faktycznie 0. W zadaniu 20 mamy równanie w postaci ogólnej. No to szybko przekształćmy je do postaci kierunkowej. 3y pozostaje po lewej stronie, 2x minus 5 przerzucamy na prawo, więc uwaga, będzie minus 2x plus 5. Piątka nie jest ważna, ale tutaj trzeba uważać. Dzielimy teraz obie strony przez trójkę i dostaniemy, uwaga, minus 2 trzecie x plus nieważne 5 trzecich. Mamy współczynnik kierunkowy, to jest minus 2 trzecie. I teraz korzystamy ze znanej zależności współczynników kierunkowych prostych prostopadłych. Ich iloczyn to minus 1. Tyle, że można to ująć o wiele bardziej praktycznie. Wystarczy zmienić znak tej liczbie, więc wynik będzie dodatni. No to już to jest na pewno złe. I jeszcze odwrócić ten ułamek, który pozostanie po zmianie znaku. Czyli z 2 trzecich zrobi nam się 3 drugie. Faktycznie 3 drugie razy minus 2 trzecie daje minus 1. Pierwsze wrażenie po przeczytaniu treści zadania 21 jest odpychające. Za dużo do roboty, tak się wydaje, jak za jeden punkt. No ale zobaczmy, mamy tutaj kwadratowy przekrój walca. Tutaj ten walec jest, za chwileczkę go dorysujemy. I w tym walcu jest kula. To by oznaczało, że mamy tutaj w przekroju tej kuli koło wielkie, które jest w tych zaznaczonych przed chwileczką punktach styczne do tego kwadratu, czyli mówiąc krótko, dostaniemy koło, które jest wpisane w ten kwadrat. To oznacza, że mamy te same średnice kuli i kół, które mamy w podstawie naszego walca. Czyli krótko mówiąc, promień kuli i promień podstawy walca jest taki sam. No i jeszcze mamy tutaj średnicę 2r równą, to jest kwadrat, równą wysokości, więc h to jest 2 razy r. Dobrze, mamy wyznaczyć stosunek pola powierzchni kuli do pola powierzchni całkowitej walca, czyli na górze jest pole powierzchni kuli, na dole jest pole powierzchni całkowitej walca, no i teraz jedziemy ze wzorami. Pole powierzchni kuli to jest 4 razy pi razy r wielkie do kwadratu. Tyle, że r wielkie to jest to samo co r małe.
Na dole mamy pole powierzchni całkowitej walca. To by się składało z dwóch dekielków. To są dwa koła o promieniu r małe, czyli 2 razy pole koła pi r do kwadratu. I do tego dodajemy pole powierzchni bocznej. Powierzchnią boczną walca jest prostokąt, który jest nawinięty na koła z podstaw. Jeden z wymiarów tego prostokąta to jest wysokość, a drugi wymiar, uwaga, to jest obwód koła, czyli długość okręgu. No to pole to będzie 2 razy pi r, długość okręgu, razy wysokość, tyle że wysokość to jest 2r. Ponownie 2r. To się wydaje dosyć skomplikowane, tak, na pierwszy rzut oka, no ale wyniki są bardzo ładne, więc tutaj będzie mnóstwo uproszczeń. Faktycznie, przede wszystkim skracamy przez pi. Tu mamy r do kwadratu, tutaj też, no i tutaj również, więc skracamy przez r do kwadratu. Same jedynki, już nie piszemy tych jedynek. No i mamy 4, pozostało 4 na górze, a na dole jest 2, to jest ta dwójka. Dodać, uwaga, 2 razy 2, czyli dodać 4. To by dawało czwórkę na górze, szóstkę na dole. Po skróceniu przez 2 dostaniemy 2 trzecie. Taki wynik wyszedł. Jest w punkcie B. W podstawie naszego grania stosłupa jest oczywiście kwadrat o boku długości 1. To by oznaczało, że mamy już bok prostokąta z przekroju, a drugi bok jest tutaj. On znajduje się na tej ścianie bocznej. No i skoro przekrój nachylony jest do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni, to tutaj mamy kąt 60 stopni w tym miejscu. A tutaj mamy kąt prosty. Stąd dostrzegamy w tej ścianie bocznej stary znajomy trójkąt charakterystyczny. 60 stopni, kąt prosty, no i tutaj 30 stopni. Znamy jeden z jego boków, długość tej krótszej przy prostokątnej to jedynka, tutaj mamy pierwiastek z trójki, a tutaj oczywiście mamy dwójkę. Mamy zatem wymiary naszego prostokąta, 1 na 2. No to w tej sytuacji odpowiedź musi być w punkcie D. Przejdźmy do zadania 23. Ostatnio wspominałem w jakimś filmiku o kieliszkach tego typu i właśnie rozwiązywałem taki problem, stosunku objętości tej cieczy do objętości całego wazonu. To jest bardzo ładny i bardzo prosty problem. Na dodatek nie musimy znać żadnych wzorów. Okazuje się bowiem, że V1 podzielić przez V2 to będzie, uwaga, sześcian skali podobieństwa. Mamy tutaj, powiedzmy, objętość V1, objętość wody i objętość całego wazonu, nie tej górnej części, tylko całego wazonu. Od podstawki aż po brzeg, to jest V2, czyli mamy objętości dwóch stożków podobnych. Dostaniemy sześcian skali podobieństwa, gdzie, uwaga, ta skala podobieństwa to będzie na przykład stosunek wysokości tych dwóch stożków. H1, niech to będzie w tej sytuacji H1, a tutaj mamy wysokość całego wazonu, czyli H2. I to H1 dzielone przez H2 to jest oczywiście 1 druga. 1 druga H dzielimy przez H, dostaniemy 1 drugą. Więc nie ma rady, teraz podstawiamy 1 drugą w to miejsce i dostaniemy 1 drugą w nawiasie do potęgi trzeciej. Uwaga, to da 1 ósmą. Wynik stosunkowo mały, właściwie szokująco mały, bo to oznacza, że napełniając tego typu wazon do połowy wysokości, my napełniamy zaledwie 1/8 objętości takiego wazonu. Czyli ta niewykorzystana przestrzeń, część objętości wazonu, która nie została napełniona, to szokująco dużo, aż 7/8 objętości całego wazonu. W zadaniu 24 chodzi o prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej, a wiemy tyle, że kul białych jest 4 razy więcej niż kul czarnych. No i jeszcze są te kule czerwone i nie wiemy właściwie nic poza tym, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej jest równe 1 druga. To się wydaje bardzo skomplikowane, no ale powolutku. Najpierw zaczynamy od stosunku kul białych do kul czarnych.
4 razy więcej, więc powiedzmy, że te czarne na początek, myślnik, mamy ich x. Tak w skrócie, to oznacza, że mamy x kul czarnych. W tej sytuacji białych jest 4 razy więcej, więc białe, myślnik, 4x. To łącznie mamy już 5x tych kul. Teraz wiemy, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej to jest 1 druga. Co to znaczy? Ile w takim razie jest tych czerwonych? To, że prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej to jest 1 druga, to tak mówiąc w skrócie takie 50-50, czyli mamy po połowie czerwonych i nieczerwonych, ale nieczerwonych to mamy 5x, a więc już jest coś jasne. Mamy czerwonych 5x. 5x i 4x i x daje razem 10x, no i to 5x podzielone przez 10x faktycznie daje 1 drugą. W tej sytuacji prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej, może napiszmy porządnie, P od B jak wylosowanie kuli białej, to będzie liczba tych kul białych, 4x, podzielić przez liczbę wszystkich kul, to już wiemy, to jest 10x po skróceniu przez x, po skróceniu przez 2 dostaniemy 2 piąte. No i taki wynik jest tutaj w punkcie D. W ostatnim zadaniu zamkniętym mamy do obliczenia tak naprawdę średnią ważoną. Liczymy to według prostej reguły, czyli dana liczba razy waga, dodać dana liczba razy waga i tak naokoło do końca. Co jeszcze? Powinno się dzielić przez sumę wszystkich wag. Tylko że suma tych wszystkich procentów na szczęście to jest 100%, czyli 1, więc nie będzie kreski ułamkowej, sam licznik, to będzie po kolei. Zacznijmy od tego najmniejszego kawałka. 8 razy 0, uwaga, 5%, czyli 0,5. Do tego dodajemy 3 pomnożone przez 0,1, 10%. Do tego dodajemy 4 pomnożoną przez 0,3 i dalej 5 razy 0,3 ponownie. I na koniec 6 mnożymy przez 0,25. I to dalej jest równe, może bez kalkulatora, 8 razy 5 to jest 40, jeszcze przesuwamy przecinek, 0,4. I dalej to będzie 3 razy 0,1, czyli po prostu 0,3 następnie. Tu jest 4 razy 0,3 i 5 razy 0,3, czyli 9 razy 0,3, to by dawało 2,7. Dodać 6 razy 0,25 to jest 1,5, 1,5. To jest 0,7. 0,7 plus 2,7 daje 3,4. Jeszcze zapiszmy. Dodać 1,5. To będzie 4,9. Taka odpowiedź jest w punkcie B.